Dobrodzieju, koniec tego wygłupiania, wstawaj! Już wstaję, tylko chwilę, musiałem się zdrzemnąć. Aj, dobrodzieju, jak zwykle się drzemkujesz. Dobrodzieju, powiedz mi, nagrywasz już odcinek? Teraz już nagrywam. O, wybiła godzina odcinkowa. Gdyby nie to, że zaczęła się noc, bym nigdy nie odpalił nagrywania. Dokładnie, takie są zasady. Ogólnie rzecz biorąc, pewnie się jesteście zdziwieni, ponieważ ten odcinek powinien normalnie być u dobrodzieja, ale stwierdziliśmy, że zaraz zaczynamy epilog. A na epilogu będziemy nagrywać odcinki na dwa kanały. To prawda. Ponieważ każdy chce mieć nagrany finał. Takie są zasady. Dokładnie. Ale najpierw, dobrodzieju, powiedz, pomyślałem sobie, że zanim przejdziemy do epilogu, zrobimy jeszcze kilka ostatnich zadań, na które, no, pewnie nie możesz się doczekać. Czekaliśmy... Honorowe misje poboczne, nie mogę się doczekać. Tak, ogólnie zrobiliśmy wszystkie misje poboczne, oprócz wyzwań, ale to się nie liczy. I zostało nam tylko jedna rzecz. Wszystkie punkty anomalii Gere, wszystkie zrzuty i ostatnie metro. A tak się składa, że doskonale wiem, gdzie się to wszystko znajduje. Ale najpierw muszę ulepszyć u tego gościa sobie broń. Dobrodzieju, nie uwierzysz. Zebrałem 100 tych mówień. Tak, i na najwyższy poziom. Bardzo dobrze. Kurwa, iskra z kremat na najwyższym ulepszeniu. Jeszcze latarkę UV se ulepszę na Co jest? Tylko na jedno ulepszenie mogę latarki UV? Nie mogę podwójnie ulepszyć latarki UV? Co za gówno, czemu nie? Kurde, ja mam mało tych już, ja mam tylko 45. To jest max. No, ulepszyłem latarkę UV, ale jakieś takie... Myślałem, że jeszcze można ją ulepszyć, ale... Poczekaj, zobaczę. Gdzie to pokazuje? Gdzie można było zobaczyć, czy latarka... Nie, maksymalnie mam! No! Mam maksymalnie ulepszoną latarkę UV! No, ale jestem potężny, dobrodzieju! No. Bardzo dobrze, Bladuszu. Bladuszu, co zaplanowałeś na nas, zanim pójdziemy na naszą ostatnią przygodę w Gliwicach i kiedy już nie kończy? No, tu trzeba zdobyć jeszcze kilka rzeczy, których nam zostało. Za mną, dobrodzieju! Jeronimo! Dobra, myk! Musimy kilka rzeczy jeszcze zdobyć, których wcześniej nie zdobyliśmy. Przede wszystkim, tutaj niedaleko jest inhibilator. Trzeba go zdobyć. O, dobra. A po kolejne, to się już niedługo przekonasz, dobrodzieju. No, na początku zanurkował. Na początku inhibilator jest gdzieś tutaj, chodź, dobrodzieju. To szybko, on gdzieś tutaj jest ukryty, w sumie nie wiem gdzie, ale... Chłop tutaj pomocy potrzebuje, dam mu, na... niech stracę. No, od biedy mu pomożesz. Dobra. Tutaj? Tutaj, w tej chyba strefie mroku, dobra. Jest, może... Może i jest dzień, ale kogo to obchodzi, kiedy trzeba inhibilator zdobyć, dobrodzieju. Może i łuk jest bezużyteczny, co, ale mimo wszystko muszę przyznać, dobra, że dobrodzieju, przydają się. Chodź tutaj, zdobędziesz inhibilator, który tu jest w pobliżu. Każdy zdobyty inhibilator to dobry inhibilator, dobrodzieju. No dobra, niech będzie. Tutaj mówisz? Tak, tutaj. Wylecz się, dobrodzieju, masz mało życia swoją drogą. No, to chwilę zajmie, no, bo mam tylko bandaże pierwszego poziomu. No dobra, ale lepiej, żebyś wyleczył się chociażby tymi bandażami pierwszego poziomu. Dobra, dobrodzieju. Ja już zdobyłem inhibilator, czekam, jak tylko zdobędziesz. No. Już tutaj sobie owijam rączkę. Dokładnie. Dobra, tutaj mówisz, że jest... Tak, tutaj jest, dobrodzieju. Dobra, dobrodzieju, mamy mało czasu. Niedaleko jest rzut, którego jeszcze nie zaliczyliśmy. Jestem ten inhibilator. Kurwa, jakie agresywne tu są te zombie! O, tutaj, bardzo dobrze. Ej, dziwne! Ej, w ogóle, dobrodzieju, jaki ja mam bóg! Jest, pokazują mnie, że jest noc, a u mnie jest dzień! Nie wierzę! A, widzisz, Bladuszu, to jeden z... technologii w grze, że nie zawsze, kiedy jest noc, wygląda... Ej, naprawdę! U mnie normalnie jest dzień! A w ogóle się zorientowałem dopiero, że jest noc! Ja się zastanawiam, czemu tyle tych niedobrych zombie jest, znaczy tych super fajnych kędzierzyno-koźlan. A to kurde dlatego! Ej, normalnie u mnie dzień jest, nie wierzę, co się stało! Dobrodzieju, szybko, chodź za mną! Uciekamy! Ale numer, nie wierzę! U mnie słońce świeci, dobrodzieju, u ciebie jest noc? U mnie jest noc, ja nie mam. A u mnie słońce świeci! Ej, bo mi żyją jakieś serdaki. Ej, u mnie normalnie świeci słońce, świeci, dobrodzieju, nie wierzę. To... Dobrodzieju, o nie, wchodzimy w tę mroczną strefę. Spadam stąd, pyk, cała na... O, dobra. Dobra, no,
Tutaj dobra, może... Bladuszu, gdzie lecimy? Bo trochę zwiałem, bo się przestraszyłem tych wszystkich zombiaków. Biegnij w moją stronę, dobrodzieju. Może u ciebie jest noc, ale u mnie jest dzień. No dobra. No cóż, nie jest tak, takie są zasady. Nie wszyscy w Kędzierzynie Koźlu widzą noc tak samo. Niektórzy noc widzą tak, jakby był dzień. Kurwa. Tak, jest, tak to wygląda po prostu. Dobra, dobrodzieju, gdzieś tutaj jest ostatni zrzut. Nie wiem, czy uda nam... Nic nie widzę, bo w jakąś chmurę gówna wleciałem. Ja dokładnie tak samo. Dobra, dobrodzieju, chyba nie mamy wyjścia, bo nic nie widzę, więc będziemy musieli standardowo wejść na nasz ulubione miejsce, czyli wieżowiec Fałansę. Dobra, nie ma problemu, moje ulubione miejsce. Dobra, to pamiętaj, chyba... Bladuszu, żeby... Kurde, ty, rzeczywiście to są ruiny tego budynku. No i jakaś zawsze się taka dynamiczna muzyka włącza, jakbyśmy robili jakąś misję Impossible, co nie? A nie, u mnie dosyć spokojna muzyka. A u mnie jest taka, wiesz, ja bym zaraz miał, nie wiem, coś rozwalić, co nie? Kurwa, nie wiem, gdzie lecę, Bladuszu, ja tak samo! Na twój nick lecę mniej więcej. Ja na pałę! Kurwa, drzewo! Nic nie widzę absolutnie, bo tu nic nie widać. No, zaraz, ojojoj, nie wiem, wylądowałem na jakimś... Nie wiem. Muzyka się włączyła, jakbyśmy mieli coś epickiego teraz zrobić, a przecież nic epickiego nie robię. Generalnie to nie wiem, na co ja chodzę. Gdzie jestem w ogóle? No dobra. Jednak się stąd ześlizguję. Tak, epickie zdobywanie wieży Fałansę po raz kolejny. Dlatego włączyła się tak epicka muzyka, ale dobrodzieju. Nie ma czasu na przyjemności. Czas pojechać naszą ulubioną windą. Czekaj, jest tak ciemno. O, dobra, tu jest chyba wejście. Dobra. Dzień dobry. O, dzięki Bogu. Naprawdę. Kurde, gdzieś szybowałem i nie wiem gdzie jest. Ja wleciałem w jakieś, nie wiem, w ogóle pod te takie dziwne zabudowania i nie mogłem stamtąd wylecieć. Czas pojechać naszą ulubioną windą, dobrodzieju. Dobrze, bardzo dobrze. Ja sobie cupnę na ławeczce, bo to chwilę potrwa. Ta, trochę potrwa niestety. Jazda windą to jedno z najciekawszych elementów Dying Light 2. No. Ale najpierw trzeba poczekać, jak przyjedzie, dobrodzieju, bo to też trochę trwa. No niestety, no, tak to jest. Nie, uwielbiam, ten motyw z windą jest tak dobry. I se czekasz. No niestety, no, to żeś myślał, że winda to tak raz, dwa zjeżdża z 92 piętra, nic bardziej mylnego. No ja o co wyleć, dobrodzieju, właśnie tymi... Za to przynajmniej mam czas, żeby użyć swoich bandaży na pierwszym levelu. Ach, doskonale. No, używaj, używaj, dobrodzieju, swoich mandaży na pierwszym levelu. Używaj, zobaczę. O, ja mogę sobie ulepszyć. Dobre. O, ja sobie ulepszę broń. A to już winda już jest, szybko! Dobra, dawaj, wieżowiec! Dobra, w tym czasie, o, to sobie ulepszę, czemu nie? Ej, w sumie, dobrodzieju, tak się zastanawiam. No. Może spróbuję zastosować tego korka całego. No, kurde, kusi trochę. Ryzykant z siebie. No, trochę ryzykant, ale kurde. Motek jednoręczny. Ale takiego korka to bym zamontował i zobaczył, czy faktycznie. Chociaż fajnie byłoby legendarną broń znaleźć, co nie? Dobra, jeszcze chwilę się wstrzymam, ale już mnie kusi. Albo dobra, zaraz jest przecież wielki finał. Montuję korek, zobaczymy, czy faktycznie to zadziała tak, jak mówili. Tak jesteś, o proszę. Pożoga. Uwaga, mu ludzie mi przez całe życie mówili, że jest to wielokrotnego użytku. Zobaczmy. Ej, faktycznie chyba, nie zmarnował się chyba, no. Poczekaj, spróbuję do czegoś innego. Dobra, korek się nie marnuje. Jest to nieskończone ulepszenie do broni, które powoduje, że broń jest wieczna, dobrodzieju. No i idealnie. Nie marnuje się, ej, no to dobrodzieju, to kozacki jest ten koreczek, no. Ja pierniczę, to naprawdę. Ej, to jest najbardziej OP dodatek w ever, ten korek wychodzi na to. Bo inne talizmany to chyba normalnie się marnowały, co nie? Nie, nie, to są wielokrotnego użytku inne talizmany, tylko jest jeden problem. Gówno ci dają do broni. Aha. To pewnie wiele tłumaczy. Dobra, to ten korek. Ej, no to dobrodzieju, ja teraz będę machał taką maczetą, piłą do metalu kozacką.
Ja mam młotek, który ma 291 jednoręczny obrażeń. No, dobrodzieju, no. Także całkiem, całkiem. To jest 8 albo 7 poziomu młotek. Kurde. Jedyny, jaki znalazłem. Wszystko zdążyłem ulepszyć, jeszcze nie dojechaliśmy windą. No. No i nie mówił, że będzie szybko. Chcesz może leczonko bandażu jednoręcznego? Pierwszego powodu? Tak, proszę bardzo. Trochę, daj. O. A może sobie strzały jakieś porobię, na przykład strzały zwykłe? No co to jeszcze mamy? Ostrzały ogniste? O, porażające, wybuchowe były super, tak. Wybuchowe były super, to sobie wybuchowe trochę zrobię. No, Bladuszu, dojechaliśmy. Szybko. Dobra, dobrodzieju, poczekaj. Na dół. Dobra, to jest z tą strony, dobrodzieju. Musisz mi, widzisz ten krzywy budynek przed nami? To na nim chyba ten, nie, dalszy budynek, ale zacznijmy od tego krzywego. Za mną, dobrodzieju, za mną! Tego krzywego, no dobra, cyk! Tak, zaczniemy od tego krzywego, dobrodzieju. Taki... Sowa Tower? Tak, Sowa Tower. Sowa Tower. Cześć, Sowa Tower. Tak. Tylko legendy, Bladuszu. O kurde, jak mnie zmiotło, o cholipka! Dobra, wyląduję tu na razie, dobra. O kurwa! Mnie też! Dobra. Prawie! Bladuszu! To ten dobry dzień, tak panikujesz. Czekaj! Ło, kurde, dobra, jestem. Poczekaj, muszę zobaczyć, na pewno jest tam zrzut. Tak, widzisz, ostatni zrzut, którego jeszcze nie zdobyliśmy, jest na tym budynku tu niżej. Patrzę. Ej, w ogóle gdzieś tu, na jakimś budynku, kurde, właśnie, bo sobie przypomniałem, że na którymś z tych budynków chyba jakiś easter egg był, tylko na którym? No, tak mi się coś kojarzy. A, tutaj jest rzut. Tutaj jest rzut, tutaj jest rzut. To co, nurkujemy? Dobra, nurkuj! Nurkuj, dobrodzieju! Dobra, dobra. Kurde, trochę szybko opadam. Nie wiem, dobrze, czy się kurwie. U ciebie może jest, u ciebie może jest, dobrodzieju, noc, ale u mnie jest dzień. No, widzisz, dobra, no, według jest, moich jest. Obliczeń powinien być to ostatni rzut. Ej, wytrychy potrzebujemy, zapomniałem. Może ja zrobię. Ale wytrychy można zrobić, dobrodzieju. No, rób te wytrychy, tylko 25 wytrychów, żeby włamać się do tego urządzenia. No, nie, mam mało złomu. No dobra, no trudno. Dobra, włamuję się. Włamuj. No i kozak, włamałeś się? Włamuję. No dobra, włamałem się. No i kozacko. O, kolejny poziom parkouru. Przedostatni. Moment, czemu nie zrobiło mi osiągnięcia? Czyżbyśmy jednak ominęli jakiś zrzut? Co jest? Mi się wydaje, według moich obliczeń miał być to ostatni zrzut. Znajdź wszystkie zrzuty. Chyba, że jednak coś ominęliśmy. O kurde. Chyba, że tu jest, nie. A ile jest rzutów łącznie? Jesteś w stanie na tej mapce swojej mądrej policzyć? Kurczę, musiałbym, poczekaj. Muszę to przeanalizować, gdzie jeszcze ten? Dobra. Tylko poczekaj, coś tu, tu nie wiem, czy tutaj przypadkiem jakiś easterik nie był. Że tutaj nie było tak, że jakiś typ tu stał? Tak mi się też kojarzy, że tu jakiś esterek na tym dachu powinien być. Ale... Na tym dachu? No, ale chyba nie, nie dzisiaj. Nie teraz. Dobra, dobrodzieju, taktyczna pauza. Dobrodzieju, po moich dokładnych obliczeniach okazało się, że z rzutów jednak nie jest 12, a 26. O, drobna pomyłka, Bladuszu, zdarza się każdemu. Drobna matematyczna pomyłka, dlatego nie będziemy robić rzutów, ale za to zmierzymy się jeszcze z jednym wyzwaniem, które się nazywa odzyskanie metra. A żeby odzyskać metro, będziemy musieli się teleportować do jakiejś bliższej stacji metra, myślę. Co powiesz na Neval's Crossing? Jest w miarę Neval's blisko. Crossing. Które to Neval's Crossing? A, pod morskim okiem, czy tam rybim. Dobra, to już... Dobra, lecę. O, i teraz jak się teleportowałem, zobaczę, czy jest na dworze jest noc, czy nadal jest dzień. Ale nie sądzę, Bladeuszu. Ale obstawiam, że u mnie nadal świeci słońce. Gra stwierdziła, że za szybko ją skończyłeś i już nigdy nie ujrzysz blasku nocy. Tak, zasady. Świeci słońce, idealnie. Dobra, dobrodzieju. Jest jeszcze jedno metro, które musimy... O, spadek FPS-ów. Doskonale. Och, jaki majestatyczny spadek FPS-ów. Chyba grę będę musiał zrestartować za chwilę. Chyba nie wyrobię, no nie da rady po prostu. Dobra. Niestety. Dobrodzieju, jesteś? Jesteś, dobrodzieju, jestem. Za mną! Lecimy! Lecimy! Tak, jest jeszcze jedno miejsce, jedno metro, które nie zdobyliśmy, dobrodzieju. I to jak nic jest ostatnie metro. Może z rzutów jest 24, ale metro
Oj, metro jest tylko jedno. To prawda, musimy je zdobyć, Wladuszu. To ostatni punkt strategiczny, aby pokonać Srolca, wszystkie metra. Tak, musimy mieć wszystkie metra, takie są zasady, dobrodzieju. To jakiś debil wystrzelił flarę, to mu pomogę, co tam? Szybka pomoc. Dobra, pomoc, ale to tyle. Dobra, nie ma czasu, dobrodzieju, to tutaj, metro! Tutaj! Tutaj! Nurkuj! A, jest rzeczywiście metro. No? Ja jestem pewien, że tutaj przebiegaliśmy wiele razy. A, widzisz, dobra, szybko ogarniamy te metro. Stacja metra. Dobra, jak coś tam ci, renesraci. Renesraci, proszę cię, Bladuszu. Renesratów to ja zjadam na śniadanie. O, chcesz ze mną walczyć? Byk! Czy oni naprawdę mają trzeci poziom? O Boże, żałosne. Żałosne. Dobra, renesraci. Skończyło się, babci stranie. Myk! Myk! Uważaj, są agresywni, dobrodzieju! Spokojnie! O kurde, jak mi w tył głowy zarąbał. Ale masz przerąbane, ty. Ty, on kopy tutaj wali. Dobra, osłonię mnie, otwieram zamek. Nie mam cię przed czym osłaniać, wszystkich zabiliśmy, Baduszu. Doskonale, dobrodzieju. Dobra, chodź tu, włączamy te gówno. Tyk. A tu widzisz. O nie, tutaj trzeba jedna... O kurwa, trzeba ten... Jednak zrobić to co zwykle, czyli zrobić te, wiesz, regeneracyjne, lecz czy ten, no włączyć te gówna, wiadomo. Jakieś tam przełączniki albo inne bzdety. A, debilu. Co ty masz, kurde, czasami używa tej zastranej linki, a czasami mówi nie za bardzo. Nie wiem od czego to zależy. No nic, dobrodzieju, trzeba to uruchomić w każdym razie. Dobra, mam jedno. Dobrze, dobrodzieju, zajmij się tym, ja mam drugie. Dobra, to będzie bliższe chyba. Tutaj cyk. Jak tam wejść? Jak tam szybciutko wejść? Kurde, zgubiłem się, dobrodzieju. Dobra, jakoś na pewno da. Ja wiem jak, tika taka. Kurwa, nie zadziałała! Bez sensu. O, kurde, ale to nawet nieźle zrobiłem, muszę przyznać. No zrobiłem naprawdę nieźle. Zrazu ja też kurde świetnego V rzuciłem sobie pod nogi, ale to przypadek. Dobra, mam kolejne. Dobra, to ty już to przełączysz. Ja do tego ostatniego spróbuję się jakoś dostać. Dobra. O. O kurwa. Dobra, mam ostatnie. O, to idealnie, bo się wyjebałem. Gdzieś daleko ode mnie, dobrodzieju? No, chyba niedaleko. A, jestem tu spod tobą, Mladuszu. Całkiem blisko, doskonale. Wstawaj, dobrodzieju. Niech będzie. Dobra. Czy tu są drzwi do otwarcia? Niestety nie ma. Nie, dobrodzieju, trzeba się przydostać. Użyj linki. Użyj linki, dobrodzieju, tak jak cię uczyłem. O, dobrodzieju, nie ma czasu do stracenia, trzeba uruchomić ostatnie metro! Kurde, tędy, tędy, tędy. I dobrodzieju, ostatnie metro zdobyte. Jak się z tym czujesz, dobrodzieju? Łatwo. Łatwo to mało powiedziane, było wręcz banalnie prosto. No ale no cóż, jesteśmy trochę zajebiści. To prawda. Nie uwierzysz, znowu słyszę od ciebie jęki. Nie. Uwielbiam ten dźwięk, mega mnie relaksuje. A dobrze, Bladuszu, postaram się trzymać jak najbliżej ciebie. Tak, doskonale, od razu lepiej człowiekowi na duszy. Dobra, przełączam to. No i zrobione. O, cube map, jest osiągnięcie. No osiągnięcie zrobione, idealnie. No dobra. O, jest tu inhibilator, więc weź go, dobrodzieju, przyda się. O, inhibilator lubię. No, jeszcze ulepszę sobie.
Dobra, dobrodzieju, i został ostatni element. Ostatnia, ta, jednostka GRR. Ale na duszu, śpimy, śpimy, bo już dzień naciąga i nie będzie anomalii GRR. A? To prawda, dobrodzieju, jesteś dużo mądrzejszy, coraz bardziej. Tylko że teraz prześpimy się chyba do dnia, najgorzej, musimy się przespać jeszcze raz do nocy. Bo a, rzeczywiście, spaliśmy całe 20 minut. Całe 10 minut spaliśmy, dobra, dobrodzieju, jeszcze jedna drzemka. O, od razu lepiej, dobrodzieju. Dobra, dobrodzieju, przeteleportujmy się do trochę bliższego metra. Czyli South Loop. Dawaj do South Loop. Jest na dole, niżej. To tak, generalnie anomalia GRR ostatnio jest w strefie czerwonej, ale chyba można tam wejść tylko na chwilę, żeby załatwić GRR. Nawet jak przybliżysz, to zobaczysz, że jest taki znacznik. Inhibitor no, tam jest. I właśnie ten inhibitor należy do... No właśnie, należy do właśnie naszej GRR. My musimy się tam dostać. I nie wiem, czy można się tam dostać, ale no, tylko debil by nie spróbował, co nie? Więc dobrodzieju, jeśli można się tam dostać, to musimy to sprawdzić. Chodź, dobrodzieju. Kurwa, jak tu się wolno człowiek czołga. Dobra, to gdzieś tutaj, niedaleko. A, widzisz, wykryłem pojemnik z inhibitorem. No chyba to jest strefa, chyba to jest to, no według... No z drogi! Chyba, że to... Górne zombiaki. Tak, jest anomalia GRR gdzieś. Idziesz tu? O, idę, to... idę. Sam nie dam rady, dobrodzieju, więc czekam na ciebie, bo się trochę dygam. No. A, i tam na górę, tak? Ta. No, dobra. O, dobrodzieju, no. To czujesz, że to będzie wyzwanie, bo anomalia jest aż 5. poziomu. Proszę cię, Bladusz, nie gadaj bzdur. Więc to, oj. To będzie wymagające spotkanie. Kurde, nie, spróbowałem ją z dzidy trafić, ale się nie udało. A tutaj jest kamień. Tak. Dobra, pokaż ją. Uważaj, bomby rzuciła. O, widziałeś, jaka jest potężna. Na drugiej stronie jest tego budynku. Czai się, dobrodzieju. Już się nią zajmuje. Uważaj tylko na armię zombie. Myk. Kurwa, jebła mnie! Proszę odejść, kurde! Dobra! Już zarąbał jeden! O! Matko jedyna! Dobra, ja muszę tutaj wejść, bo trochę gorąco się zrobiło! Dobra, dobrodzieju, nie żyje już! O nie, jest jeden ten skur... No. Ten ra... O Boże, ten najgorszy typ jest nie ever! Nienawidzę byka! O, też od niego dostałem właśnie! Muszę się uleczyć. Nie, no ten to jest najgorszy ze wszystkich, kurde. Weź mi powiedz, żeby stąd poszedł sobie. Kurwa, no nie wierzę, no nie da się go... Nie da się mu nic zrobić, dobrodzieju, weź. Dobra, załatwiłem go. Dobra. Dobra, dobrodzieju, czas wziąć. Bo czas osiągnięcia już zdobyliśmy? Czy jeszcze nie? Chyba musimy jeszcze ten inhibilatory wziąć. A gdzie jest ciało tej anomalii? Tam w śmieciach gdzieś leży. A, tutaj, dobra. No, mam. Czy tu są jakieś inhibilatory? A, chyba jest, są tutaj. Po drugiej stronie. Ostatnie no, dobra. Inhibilatory, które można znaleźć na mapie, chyba. O, dostałem też achievement. No i klasycznie, klasycznie, elegancko, dobrodzieju. No i dobrodzieju, jeśli chodzi o rzeczy, które mogliśmy jeszcze zrobić, tych powiedzmy lepszych rzeczy, to by było na tyle. Jedyne co nam zostało, to oczywiście szukanie zrzutów, które kilka jeszcze dziś jest, ale zostało nam co najwyżej wyzwania. Chyba nie chcemy robić wyzwań, dobrodzieju. Proszę cię, Baduszu, wyzwania są żałosne, nie mamy czasu na takie pierdoły. Doskonale, dobrodzieju, no to w takim razie nie mamy wyjścia.
Czas najwyższy na finał dobrodzieju. Bo... A tak się składa, że finał jest już tuż, tuż tutaj niedaleko dobrodzieju. Więc chodź i biegniemy tam. No dobra. Skoro tak, to tak. Trzeba zakończyć tą przygodę i wreszcie utrzeć nosa burmistrzowi z... Nie Strolcowi, Strolcowi. Strolcowi, tak. Czas najwyższy to zakończyć dobrodzieju. Epilog zaczyna się właśnie teraz! Ku przygodzie! Ku przygodzie, dobrodzieju! Jaka epicka muzyka! Tak, dobrodzieju, ponieważ podtrzymanie burmistrza Strolc... O, patrz, domek można tu mieć, dobra? To zaczekaj chwilę. Dobra, jednak jak domek można mieć, to się jeszcze trzymam tutaj na chwilę. Cyk, też jestem. Doskonale. No dobra, musiałem to zrobić, dobrodzieju. Teraz za burmistrza Strolca! Musimy go powstrzymać, dobrodzieju. Tutaj musimy zejść niżej. I tutaj, niżej, dobrodzieju, niżej. Dobrodzieju, ale... Ale czy... Ale poczekaj, dobrodzieju, nie otwieraj jeszcze. Bo to otwarcie tego spowoduje, że będzie już epilog. Czy chcesz się ostatni raz pożegnać, pomachać jeszcze kędzierzyno koźlu w tym stanie, jakim jest? Nie. Ten, to co, w tym odcinku, czy nie przerywamy? No nie, myślę, że w tym. Dobra, no to lecimy, dobrodzieju. Kontynuowanie głównego wątku fabularnego do tego punktu rozpocznie epilog. Upewnij się, że wszystkie twoje sprawy w mieście zostały załatwione. Okej, załatwione. Przyjmij. Zaczyna się, dobrodzieju. To nasz największy wróg. Jest odpowiedzialny za bombardowanie. Ale ciemnica, co nie? Muszę jakoś się tam dostać. Hej! O nie! Tu jest regenerat ważniak! Super ważniak! O nie! Ciemnica w ogóle, ty! Czy coś tak ciemno jest tu w garażu? Tak, strasznie ciemno w garażu. Mroczno, mroczno. Dobra, dobrodzieju, biegiem! Muszę stąd spadać. Moglibyśmy ich poczekać. O kurwa, ile ich za nami jest! Dobra, dobrodzieju! Proszę cię, Wladeuszu! Ja ich nie rozwalę! Ale ich jest... O kurde, one biją instant! Dobra, nieważne. No co, dobrodzieju! Ja biegnę jak coś! Odrzucenie! Dobra, dobrodzieju! Musiałem się przekonać! Potem do ciebie wrócę, dobrodzieju! Bo teraz mi się nie chce! Nagle zombiaki okazały się tak turbopotężne, że niezdrowy to był przeskok. No cóż, dobrodzieju! Później do ciebie wrócę! Teraz mi się nie chce! No spokojnie! Witaj, dobrodzieju, nic ci nie jest! O, tak, już jestem, już jestem! Dobra, dobrodzieju, chyba tutaj, chodź! O. Słyszałeś jakieś jaja? Ktoś tu mówi? Coś tu się dzieje. O nie, regeneracja piątego poziomu! Wladeuszu, nie! Co się stało? Nie możesz kucać? Nie! Tylko nie to! O! Nie mamy już wyjścia, dobrodzieju! Musisz zregenerować, musisz ten... Dobra, za chwilę się uspokoi. Dobra, może nie mogę kucać, ale choroba bezkucakowa nie przewiduje, że nie mogę używać swojej umiejętności slajdowania. Do... Więc może... Zobacz to. Zobacz. Nie mogę kucnąć, ale mogę robić tak. No, to kozak. Gra tego nie przewidziała, co nie? Że ten... Może i nie możesz kucnąć, ale możesz robić taktyczny ślizg. Oj, ale... Kurde. Co, FPS-y? No, Mnie tak samo. Widocznie teren jest najeżdżony niskimi FPS-ami, dobrodzieju. Anomalią FPS-ową. No dobra, niech będzie. Miejmy nadzieję, że później się trochę uspokoją. Dobra. Musimy iść. Co musimy właściwie zrobić tutaj? Nie pamiętam. A, dostać do furgonetki się dostać. Chodź. Nie ma co. O, nie było łatwo te drzwi ten otworzyć. No. O nie! Renegerat ważniak! Super ważniak! Dobrodzieju, z tym nie będzie łatwo, widać taki boss. Taki szlamus, zobacz jak on się ubrał w ogóle. Dawaj go! My!
A ty co? Kurde, nie to chciałem rzucić. A rzucę tam, że nie będzie. O, idą kolejni, chodź tu! O, nie to. O, ten ma mołotowy! Kurde. Dobra, wal tego z mołotowami! Tam strzela do ciebie, uważaj, dobrodzieju! Do mnie ktoś strzela! Chodź tu! Wzywam cię! Nie na no dobrze. Ale nie no, FPS to tragedia, kurde, przycina. Niestety, nikt nie mówił, że jest łatwo z FPS-ami w takich miejscach, dobrodzieju. Nikt tego nie mówił. Dobra, trzeba pozbierać od nich śmieci. Niestety, widocznie w tym terenie jest anomalia FPS-owa. Mam dokładnie tak samo. Miejmy nadzieję, że... Nie no, na pewno się nie uspokoi. Czym dalej jesteś w grze i czym więcej zrobiłeś rzeczy, tym gra po prostu coraz bardziej tego nie ogarnia, dobrodzieju. Dokładnie. Nikt tego nie przewidział, że ktoś będzie kończył tą grę. Na 100%! Robię wszystkie aktywności poboczne. Właduszu, chodź, idziemy. Tu mamy jakieś następne bzdety. O, jest ciężarówka. O, jest ciężarówka, no. Jest na kierowcę w tej ciężarówce. O, zobacz, jakiś... No. Nie dotykaj mnie! Wynoś się stąd! Zabierz mnie do twierdzy. Ciebie? Odbiło ci? No jedź. O, jaka kocenka! Zobacz, dobrodzieju! O. Co tam się, kurwa, wydarzyło? W jednej chwili wszystko było dobrze, a potem nagle, kurwa, wojna? Nie powinienem był się w to pchać! Jak nie zabije mnie Williams, to Matt! Mam przejebane! Przecież ja zdradzam jebanych renegatów! Ja jebę! Przemyć mnie i będzie dobrze. Rzeźnik trzyma mnie za jedno jajo, a Matt za drugie! Też ci tak przycina tą cutscenkę? Nie, nie, działa w miarę. A mi właśnie tragedia, kurde, nie wiem, będę musiał chyba, bo... Ej, no i tu mi się coś kojarzy, że ta scena była gdzieś tam właśnie pokazana, ten epilog był gdzieś pokazany ogólnie. Bo coś kojarzy tą scenę tego gościa, jak jechało się. Nie mogę się doczekać. I tą akcję tam w tym kościele chyba. O, dzieniu się, całe szczęście! O, zobacz, dobrodzieju, tajna baza tych renegatów! Ty, ty jebany twoje! Odbierz! Powiedz, że wszystko gra. Jestem dziwki! Co tam? Pewnie chcecie się dowiedzieć, co tak długo! Jesteś w trasie! Daleko! Nie, niezbyt, trochę, no bo zaraz dojadę, wszystko gra! Tylko... Nie pomyl znowu hasła, bo tym razem odstrzelimy dziłę! Świetnie! Buziaczki! Dlaczego zatrudniamy samych takich zjebów? Jakie jest hasło? 3 razy... Nie! Czekaj! 4! Nie! 3! 3! 3! Tak, na pewno! Hasło to 3, dobrodzieju! Dobra, 3, tak, dobra. Po prostu no, 3! No, tutaj są urządzeni! No, elegancko! Kurwa, jak sobie wjedziemy tam jak królowie! Na pewno 3 razy! Kurwa! Może jednak 4? 4! Zginę przez jeden jebany klakson! Było blisko, co? I słuchaj, Steve, nie mów nikomu, że tu jestem. A, czyli misja na cicho, możemy to zrobić. Albo standardowo, dobrodzieju, to totalny rozpiździec. Jak myślisz, która opcja jest lepsza? Myślę, że zaraz wszystkich tutaj zabijemy i będzie dobrze. Tak, doskonały pomysł. Ale najpierw ja się przeloguję, bo zaraz mnie szlak trafi. No bo czekaj, dopiero jak wyjdziemy z samochodu. Nie możesz się wcześniej przelogowywać, takie są zasady. Normalnie siedź cicho, bo wrócę i zrobię ci krzywdę. Rozumiesz? Będę najcichszy z cichych. No kozy mają. No, wszystko mają kozy. A wiadomo, że kozy to są najznakomitsze te stworzonka. Dobra, ukryj się w tych krzakach, dobrodzieju. Dobra, pauza. Dobra, pauza, zaraz dobrodzieju. Wracam. Okej. Mam przesrane. No i zniknął. Ale tylko na chwilę. Zdało się. No to będę zdenerwowany. Nie, na pewno możesz do mnie dołączyć, no bez przesady. Spróbuj do mnie dołączyć. Już momencik.
Mimo, że zamknąłem grę, to Dying Light nadal twierdzi, że jestem w grze. No, tak, tak. Tak, tak, tak. Dying Light 2. No, na powiedz, kiedy się dołączysz już, dobrodzieju. Może mi się odpala ponownie. Dalej, ładuj, 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 ładuj. Cały czas ładuje. Co tu się odjebało? Co? Co się dzieje? Nie, przeskoczył mi poziom trudności, lol. Jak? No normalnie, przeskoczył mi poziom trudności, jak nie wiem kiedy. Lol. To na jakim gramy teraz? Nie no, teraz łatwym? Nie no, już zmieniłem na trudne, ale miał, było dziwne. Ale Jack kazał swoim ludziom o, zabrać kurwa. Zwłoki. Włączyłeś się, dobrodzieju? No właśnie, zobacz, ja jestem. No proszę, natychmiast tu przyjdź. No jakiś kurwa przystanku autobusowym mnie zrespiło. Co ja mam tu kurwa zrobić? Dobrodzieju, masz natychmiast tu do mnie przyjść, dobrodzieju. No kurwa, na randomowym przystanku autobusowym mnie zrespiło. Ta gra jest pojebana. Dobrodzieju, masz natychmiast tu do mnie przyjść. Nie wiesz, gdzie no. Ty jesteś? Dobrodzieju, natychmiast tu do mnie przyjdź, tak? Nie obchodź do mnie twoje głupie wymówki. No. Nie wierzę, po prostu. Przyjdź tutaj natychmiast do mnie, dobrodzieju. Jeszcze nie, tam nie wiem, w jakimś mieście, w bazarze, coś. Nie, randomowy przystanek autobusowy, jasne, na którym nigdy nie byłem w grze, kurde. No chodź tu, dobrodzieju. Kurde. Nie możesz mi jakoś przyteleportować, albo co? Nie wiem jak. Dobra, dobrodzieju, zrobimy tak. Ja wyjdę i może jeszcze raz załaduję grę i może uda się... Będę zaczynał tam, gdzie ten i ty się do mnie dołączysz i może wtedy będziemy w tym jednym miejscu. Dobra. No. Bardzo dobra robota, Techland. Quality robota. Od razu, wszyscy, od razu, dobra, trudno, dobrodzieju, jeśli chcieliśmy robić tą misję na cicho, to powiem ci, że i tak się nie udało, możesz spróbować do mnie dołączyć. Dobra, proszę się, kto robi misję na cicho? No, ale ja rozjuszony sobie, jestem tym poziomem trudności, nie mam pojęcia, kiedy mnie zmieniło. No, ten też nie wiem. Doszedł do siebie. A, dzięki Bogu. Dzięki tobie. Tak, dobrodzieju. O, witaj, Bladuszu. Tak, dobrodzieju, miało być. Na początku myślałem, o, żeby na cicho to zrobić, ale ostatecznie... Jednak nie. Ale Jack kazał swoim ludziom zabrać zwłoki. Dziwne. No właśnie. Coś tu nie gra. Uważaj. Dobrodzieju, zanim pójdziesz dalej, chodź tutaj na chwilę, bo mi się wydaje, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek tutaj przy tej bramie. Mówisz? No dobra, niech tak będzie. Dobrze. Elo, elo. Czołem.